Cześć Wam wszystkim. Dzisiaj robimy sobie materiał typowo na YouTube'a. Jesteśmy na, dlaczego tylko na YouTube'a? Nie będę okłamywał, będzie z tego miejsca, gdzie w tej chwili się znajdujemy, będzie bardzo ciężko zrobić transmisję, bo to jest naprawdę koniec świata. Dalej nie ma już nic. Jak to był, nie ma już nic, my jesteśmy wolni, możemy, no nie będę mówił, bo jesteśmy za kierownicą, co możemy, czego nie możemy. Dobra, linia 140, wariant do przystanku Trzebyczka Pętla, dokładnie z Trzebyczka Pętla startujemy i jedziemy sobie do Dąbrowy Górniczej. Czym to dzisiaj jedziemy? Jedziemy sobie mazem. Mazem z tatujeczką. Kto śledzi profil na Facebooku, autobus już zna, 1507, mieliśmy ostatnią możliwość przejechania się tym wozem na linii 72, też bardzo wyjątkowo, gdyż nie powinien się wóz ten tam znaleźć. Ale z rezerwy się pojawił. Jak to mówiłem z końca świata, kierujemy się ku cywilizacji. Trzebyczka. Wioska w gminie Łazy, czyli tak naprawdę mamy dzisiaj linię, która wyjeżdża poza metropolię. Thank you.
aby dzisiaj nie było nam za cicho. Tam byłem, metrem, konektor, numerem
już wjechaliśmy na teren administracyjny Dąbrowy Górniczej, czyli jesteśmy na Pucznawie, czyli tak naprawdę w tym momencie już zaczynamy trasę podstawową, gdyż właśnie linia podstawową funkcjonuje na trasie Dąbrowa Górnicza do pracy Pucznawa Renica, tak? Których standardowy punktach jest przystanki porządkowe. Ogólnie linia po 40 zmienia 67, które właśnie jak jest łączenie widów, są do siebie bardzo podobne. Tak jak 237 pod Dworzec kolejowy w Ziomkowicach typowo. Ale tak poza tym jest to jakby skrócona wersja 637, nawet jeden kurs 637 też przebiega dokładnie ten. Praktycznie już tą samą drogą są właśnie linia 140, czyli też przez Sikorkę. Ale ten kurs nie wjeżdża pod dworze zarzutkowicach, więc jednak jest mała różnica. Teraz zobaczycie sobie, jakie fajne terenie się można pozwiedzać tą linią.
moja sytuacja nie dotyczy, bo się nie opuszczył przystanku, ale wiem, że stanę po drugiej stronie ulicy. Pojeżdżamy sobie na wyczędze na Sikorce. Taki wjazd mieszkaniowy. Jeszcze nie tak dawna tutaj usuwała jeszcze jedna linia. Ale nie, jednak jest. Na internecie rozpad nie zmienił, ale widzę, że na słupku przystankowym właśnie był rozpad linii 638, czyli kurs, stary kurs linii 175. Słucham? Bilety? Mam. Tak. Jeden? Dwa? Tak, jeden. Jeden, uznajemy.
I już dotarliśmy do dąbrowskiej dzielnicy Ząbkowice, dość dużej dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Trochę przystanków na terenie tej dzielnicy obsłużone. I teraz już praktycznie mamy zachowanie trasy 237 do Wołonowa, a za chwilę dołączy do belek na 637. Ząbkowicki dworzec kolejowy,
jak widzicie, cały czas kręcimy się wokół toru. Zadamy z jednej strony, z prawej strony, z lewej strony. I tak naprawdę koło tych samych kowalów korzysta się ten szlak z Katowic na Zawiercie kolejowym, czyli też główna magistrala, na szczęście mamy tu mosty, ale będziemy też mieć przejazd kolejowy przez tą linię i tam jeżeli nie będziemy stali, to możemy to zapisać sobie w kalendarzu. To jest dokładnie przejazd kolejowy przy Pogoli.
właśnie o tym mówiłem, o zamkniętym przejeździe kolejowym. My już mamy 7 minut opóźnienia. Aż sprawdzę sobie, miałem przerwę. Jeszcze coś przerwy sobie w zgodną powinienem. Dzieci machają, to jest przyjemne.
właśnie wjechaliśmy w ten najbardziej paskudny odcinek nie tylko mojej linii, ale chyba wszystkich gmin, które tędy właśnie kursują. Zaczynamy właśnie rondo, rondo i jeszcze raz rondo, dosłownie. Wszystkie skrzyżowania, które były ze światłami, teraz tutaj no, w tym odcinku do Dedenu stały się tymczasowymi rondami. Coś co podejrzewam, że jeszcze bardziej się gotuje niż dolanie. Thank you.
jako... Zapatrzenie stoi, będzie od nieskręcia, taka skrętu.